Podczas ostatniego streama Roberta Pasuta z Abstrahuję doszło do bardzo ciekawej, jak dla mnie zabawnej sprawy, bo Pasut wyzwał Sentino na walkę w Fame MMA. Fame MMA, Pasut Sentino. Let's make it happen, kurwa, zróbmy to. Wątpię, że do samej walki dojdzie, bo Sentino miałby jeszcze więcej do stracenia po potencjalnej przegranej walce. Chociaż nie wiem, czy słynne halo policja już na zawsze nie zatarło się na jego wizerunku. Sam Pasut chyba zaczyna powoli szukać kasy, bo ostatnie straty Abstrahuję nie są dla nich za ciekawe. Sentino po prostu straszne pierdolone głupoty, kurwa. Takie głupot, kurwa, jaki on pierdolone. O mnie i na mnie, innym ludziom. No inny level, kurwa, nie? To jest chyba jedyna osoba, której chciałbym najeść po prostu. Dziwne jest to, że Pasut akurat teraz wyjeżdża z wyzwaniem, a nie wtedy, gdy dowiadywał się tych wszystkich rzeczy o nim. Jeżeli miałbym coś obstawić, to moim zdaniem Sentino wszystko obróci w to, że mogą spotkać się na ulicy i tam sobie to wyjaśnić, że pieniądze będą za małe, że nie jest błazen, żeby się bić, choć też nie uważam, że kompletnie szans na walkę nie ma. Sentino teraz kręci jakieś biznesy z Nitrem, może ten mu doradzi, co powinien zrobić, bo na rzeczy się zna i myślę, że dobry pieniądz jak najbardziej Sentino mógłby skusić. A Fame teraz musi płacić dużo kasy, bo o ironio, federacja Malika Montany za rokiem rośnie na poważną konkurencję. Ja bardzo chciałbym zobaczyć Alvareza w Fame. To byłby pewnie spory zaszczyk nowych dymów i kolejna jakaś tam barwna postać w federacji, bo tych, co nie wiem, co tam robią, to jest naprawdę sporo. Dzięki za oglądanie tego filmu, tego tygodnia wracamy do pełnej regularności, teraz oczekujcie nowości, wbijajcie na IG, do następnego i siema.